Po wysokich zwycięstwach 6-0 z Grasshoppersem oraz 3-0 w lidze z Jagiellonią kibice Kolejorza zastanawiają się, ile goli ich ulubieńcy wbiją Górnikowi Zabrze. Hura optymistyczne nastroje studzi jednak, i to zdecydowanie, trener Franciszek Smuda. Tak daleko jeszcze my nie jesteśmy. No to nie. Najważniejsze, że wygramy, że rozegramy dobre spotkanie, to jest priorytet. Dla Zabrzan początek sezonu to falstart. Ekipa trenera Wieczorka tylko zremisowała w derbach Śląska z Ruchem oraz przegrała na wyjeździe z Arką Gdynia. Gole dla Górnika strzelać miał były Lechita Przemysław Pitry. Miał, ale po udanej serii w sparingach w lidze kanutę się zaciął. Teraz Pitry z pewnością będzie chciał się przypomnieć kibicom na Bułgarskiej oraz kolegom z Lecha. To jest w dalszym ciągu naszym kolegą. Natomiast na boisku nie ma przyjaciół. Na boisku wyjdziemy. Każdy walczy dla swojej drużyny. Mam nadzieję, że Przemek do domu będzie wracał przynajmniej z bagażem kilku bramek i bez punktów. To jest chłopak porządny, to nie ma żadnej złośliwości tu z jego strony. Jedyny Kotorowi powiedział, żeby się przygotował. Smak zdobytych goli na Bułgarskiej zna również nowy nabytek Kolejorza Robert Lewandowski. Utalentowany snajper, którego talent dostrzegł ostatnio sam Leo Ben Haker, już myśli, jak oszukać w sobotę golkipera Zabrzan. No będziemy chcieli wygrać ten mecz i udowodnić, że potrafimy wygrać już w każdym meczu i wejść w ten właśnie rytm meczowy. No na pewno bym się cieszył ze zdobytej bramki, ale jest najważniejsze to, żebyśmy zagrali właśnie dobrą piłkę i wygrali z Górnikiem Zabrze w sobotni mecz. Jeszcze składu nie znamy, więc też ciężko mi powiedzieć, czy zagram, ale no mam nadzieję, że zagram w tym meczu, choć no nie ukrywam, że jeszcze no wiadomo, że dużo możliwości przede mną i ciężkiej pracy, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o ten mecz z Górnikiem, no to zagramy właśnie dobrą piłkę i wygramy bez problemu. Atrakcją meczu Lecha z Górnikiem będzie też z pewnością Yuichi Nishimura. Arbiter z kraju kwitnącej wiśni poprowadzi sobotnie starcie. Ja przynajmniej wszystko nie rozumiem. No to. Czy Lech podtrzyma efektowną passę w meczu z Górnikiem Zabrze? Aby się o tym przekonać, trzeba przyjść w sobotę na Bułgarską. Początek meczu Lechitów z Górnikiem o 18:15.